Cześć, jestem Klaudia z kanału No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wykresy przedstawiają zależność zużycia paliwa od prędkości dla różnych samochodów, które przedstawiono na poniższych fotografiach. A. Przy jakiej prędkości samochód B mógł przejechać 7 km na 1 litrze paliwa? I patrzymy sobie, że mamy tutaj B i mamy 7 km, więc robimy sobie tutaj kreseczkę na 7 km i widzimy, że wykres nam się przeciął w dwóch miejscach. W pierwszym rzutujemy na dół oraz w drugim rzutujemy na dół. I teraz tak. Patrzymy sobie na podziałkę. Jest 10, 20, 30, 40, 50. Wszystko nam się zgadza, czyli podziałka jest co dyszkę. To oznacza, że my tu mamy 30 km. 50, 60, 70, 80. I tutaj, moi mili, ja tak napisałam, że to jest 90. Ale to nie jest tutaj na równi. Czekajcie. Jest to troszeczkę wcześniej. Tak to muszę zrobić. Czyli to jest 90. No to tutaj można się pokusić, że jest około 85 km albo około 90. W odpowiedziach jest 85, więc zapisujemy 85. Czyli mamy tak. Od 30 km na godzinę do około 85 km na godzinę. O ile kilometrów więcej można przejechać na 1 litrze paliwa przy prędkości 100 km na godzinę współcześnie niż w końcu lat 50., a o ile więcej niż w latach 20.? No to tutaj troszeczkę trudniej. Pytają nas o na 1 litr paliwa przy prędkości 100. Hop. No i tutaj musimy sobie rzutować, że współcześnie to jest C, czyli mamy tutaj kropeczkę. I tu, i tutaj. OK. No i teraz wyciągamy z tego wnioski, że współcześnie około 1 km więcej, a w latach 20. około 2 km więcej. Zapiszmy to sobie, że współcześnie około 1 km więcej. A w latach 20. około 2 km więcej. Dla każdego z tych trzech samochodów ustal, przy jakiej prędkości zużycie paliwa jest najmniejsze. Gumujemy. OK. No to tutaj będziemy odczytywać z wykresów te najmniejsze zużycie paliwa, czyli prędkości. I zaczynamy sobie od podpunktu A. Tutaj jest najwyższy pik. No mi trochę zjechało. U Was to oczywiście jest super proste. Będzie 60 km. Jeżeli chodzi o B, to tutaj jest wyższy, to idzie w połowie. Nawet nie ma co, mi to schodzi. Ale to będzie 65. I mamy jeszcze tutaj C. I to też jest tutaj, czyli też będzie to
65 km na godzinę. Czyli dla każdego z trzech samochodów ustal, przy jakim prędkości zużycie paliwa jest najmniejsze. Dla A jest to 60 km na godzinę, dla B 65 km na godzinę i dla C to też jest 65 km na godzinę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.